Dzień 12, godzina 11:15. Tak jak obiecałem, zobaczymy, co się dzieje na podwóreczku. Spałem sobie bardzo długo, ale w sumie też prawda jest taka, że bardzo, bardzo późno zasnąłem ze względu na to, że siedziałem do prawie 3 godziny i montowałem jeszcze te różne filmiki i starałem się coś udostępnić. Miejsce jest niesamowite, również na podwórku. Figurki różnego rodzaju. Cyk. Takie. No, taki pan sobie tutaj siedzi, elegancki. Co jest, co jest, co jest? O, poznałem nowego przyjaciela. O, mamy tam. O, następny pan kapitan. Stoi sobie i pilnuje, co się dzieje tutaj. No, różnego rodzaju narzędzia. Ostatnimi czasy widziałem takie u swojej babci na wsi. A i to było dość późno, jak na takie narzędzia. No, ale to było gdzieś na końcu świata. Widzę tutaj ziemiankę, podpiwniczenie swojego rodzaju. W kiedyś czasach wydaje mi się, że takich pomieszczeń używano do jako spiżarni. Takie budyneczki, jeszcze nawet dach, jak widać, ze strzechy. Już na dzień dobry, wychodząc z domku, dostałem od pana dziadka pytanko, czy chciałbym coś do jedzenia, ale nie potrzeba takich rzeczy, to już jakoś tam się potrafię mniej więcej zaopatrzyć. O, następny budyneczek ze strzechą. Bo w budynku, w którym nocowałem, jest normalnie blachodachówka. To jest troszeczkę odrenowowane. Ten pan jest niesamowicie kolorowy i wesoły, jak widać. Następni panowie. Dzień dobry panowie. O, mamy kawałek bardzo starej stalowej zbroi. I to naprawdę kawałki. Gadałem coś tam wstępnie z Moniką i mamy jakoś koło godziny 12 wyjeżdżać w stronę Sandomierza. Nie, ja nie wiem sam już w końcu, czy będziemy wyjeżdżać, czy nie, bo różnie ogólnie wychodzi mi porozumiewanie się z kobietami. Same jakby nie wiedziały, czego chcą. O, jeszcze mamy panią tutaj, która siedzi i pilnuje bramy. Jeżeli chodzi o bramę, to widziałem właśnie też charakterystyczne dla swojego mniej więcej czasu właśnie szlacheckiego. Cholera, no i zapomniałem, jak to się nazywa, takie bramy montowane z gałęzi. A tu mamy wejście na plac. Upsa. Jeżeli kogoś to interesuje, nazywa się to Muzeum Wsi w Maruszowie. O, dostałem polecenie, żeby pilnować wody do gotowania. Pan dziadek zaproponował kawkę i poszedł na zakupy po jakieś piwko chyba, czy coś takiego. Mamy kucheneczkę. Tutaj mamy chyba przycisk, żeby wyłączyć. Cyk. To jest wyłączone. Nie, to nie to. To z tej strony. O tak. No. Tak jest! Właśnie gotowała. Jeszcze żeby się zagotowała. Gotowała już właśnie. No wiesz, bo później byś dostał do zwolnienia. No. I ci dopiero, kurde, wiesz. Pogoniło w trasie. Ja, kurde, kłopoty. Byliście więcej, czego tak mało lejesz. Albo może i tak? No, jeszcze sobie pozwoliłem właśnie tutaj z kamerką poświrować. No, strażnik jest. No to gdzie złapiesz, jak tu? Tak, mamy tak po bokach nas. No. Masz szeroki kąt? Znaczy, to jeszcze nawet nie jest. O, no właśnie, tam śmiało można sprawdzić. Tam gdzieś tam krzesło łapało, tu tutaj. Ale potrzaskałeś tyle. To szczerze mówiąc, nawet nie. Ciutka! Zostaw to tam. Co już cię tam interesuje? Konserwy, kurde. No właśnie, może ta puszeczka tu zostawiłem. No bo to może resztki jakieś czegoś było. To... Dobra, zostaw ją. Na pewno? No, zostaw ją. Dobra. Gasta. No. I trochę gadanka do takiej kamery, że dostałem od pana dziadka, zostałem poczęstowany ciastem i kawką. Jeju. I pana dziadka, tylko właściciela muzeum. To by ci podniosło rangę. Od właściciela muzeum, przepraszam bardzo. No
No i starczy tego. Już nie będziemy ciągle tutaj, że tak powiem, na celowniku siedzieć. Jest godzina za 5 pierwsza. Spędziłem u pana dziadka, nie, przepraszam, u właściciela muzeum, tak jak wspominał, sporo czasu. Pogadaliśmy sobie o życiu, o swoich poglądach. Szczerze powiedziawszy, nawet się nie spodziewałem, że to będzie tak się kleiło, ale było naprawdę fajnie. Teraz jest prawie 13 godzina, o 13 mam być u Moniki. Dowiedziałem się, że z transportu do Sandomierza Nici, tak jak już może zauważyliście, niebo wygląda dzisiaj w taki sposób. Jak już patrzyłem na radar pogodowy, o jakiejś 16 godzinie burze, o 19 jakaś tak, i od 16 ma coś tam popadywać deszcz i to ma trwać do jakiejś godziny 20, także jeżeli ufać radarowi pogodowemu, to najprawdopodobniej bardzo niestety, ale dzisiaj po raz pierwszy będę musiał rzeczywiście się rozkładać w deszczu, także będzie coś trzeba pomyśleć i rozkminić, żeby to było jak najwygodniejsze i żeby jak najbardziej zapobiec temu, żeby mokre rzeczy nie trafiały do namiotu, bo wilgoć w namiocie jest bardzo, bardzo niemile widziana. Do Sandomierza zostało stąd 24 km. Zastanawiałem się, jaką drogę wybrać i wybrałem spacer po poboczu, których tak bardzo nie lubię. A to ze względu na to, że jest po prostu rzeczywiście najkrótszą trasą. Każda poboczna trasa wskazywała na spore opóźnienia, a chciałbym w tym Sandomierzu znaleźć się, znaczy jak najbliżej Sandomierza chciałbym znaleźć się jak najczęściej. I planuję zrobić w taki sposób, żeby nie wchodzić do Sandomierza, mimo to, że jest raptem tych 20 kilka kilometrów, tylko rozbić się stosunkowo przed Sandomierzem. A to dlatego, że bardzo bym chciał jutro w Sandomierzu zajść do galerii handlowej i kupić sobie drugą koszuleczkę high-tech. High-tech to są koszulki, które nie potrafią śmierdzieć. Jest to błogosławieństwo, jeżeli chodzi o właśnie spacery z buta po planecie. Wiatr się już troszeczkę zbiera. Czas na krótką przerwę, bo już się zmachałem. Prawda jest taka, że jest to trasa numer 777. Brzmi jak jackpot, ale nie ma to z tym nic wspólnego, bo powiem wam, że jednak jest zmiana planów. Zawijam z tej trasy jak najprędzej. Jest tu tak wąziutka droga i jeszcze wszędzie są normalnie pasy, jakby można było wszędzie wyprzedzać, tak jak nawet przy łukach. Mijałem niedawno znowu pełno różnego rodzaju martwych zwierząt. Nawet pierwszy raz widziałem przy samym poboczu sarnę. Mam nadzieję, że wkrótce nie stanę się jednym z tych krzyży właśnie, które stoją przy drodze. Obadałem już inną drogę, która zająć powinna niby, twierdząc przez Google, że będzie trwało to zamiast jakichś około 5 godzin, to może to trwać nawet do 6 godzin. Niech stracę tą godzinę, po prostu naprawdę wolę przeżyć. Nie śpieszcie się tak aż wszyscy. Jest godzina 15:15. Spadły właśnie pierwsze krople deszczu. Zastanawiam się, co tutaj robić. Czy spróbować iść dalej mimo tego lekkiego deszczu, czy zaraz będę musiał się ubierać w te wszystkie płaszcze i worki i w ogóle. Bo jeżeli tego nie zrobię i zamoczę plecaki, to przy rozkładaniu, jak będę wrzucał je do namiotu, to będzie w środku wilgoć. A to jest bardzo, bardzo niekomfortowe i nieprzyjemne. Z tego, co podpowiadał radar pogodowy, to jeżeli nawet chodzi o deszcz, który niby powinien coś tam zaraz niedługo popadać, to miał być on niedługi. Tu bardziej chodziło o burzę i jakieś tam grzmienie i w ogóle. A już jeżeli chodzi o deszcz, to miał zaczynać się na ostro około godziny 18. I to jest najgorsze, bo właśnie o tej 18 to ja zaczynam już szukać sobie miejscóweczki na nocleg. Idę sobie pobocznymi ulicami i jest niby lepiej, ale właśnie tak jak mówię, są te uliczki cienkie. Ograniczenie jest na nich do 20 na godzinę, ale wiadomo jak to ludzie. Do 70 jazda. Niektórzy wyskakują mi zza plecu i to jest bardzo, bardzo zaskakujące i straszne. Widzę jakiś przystaneczek. O, tam sobie jest przystanek. Wydaje mi się, że zajdę tam i zrobię sobie jakieś coś w stylu obiadu, bo jadłem dzisiaj tylko raz, a do tej pory już zazwyczaj jestem po dwóch posiłkach. Jestem już po obiadku. Właśnie sobie jem pierniczka, którego dostałem od pana dziadka. Pogoda jest aktualnie kiepska. Może jak zbliżę to do dachu, to słychać, że pada. W każdym razie, jeżeli popatrzymy na boczną szybę przystanku, to już nieco można zobaczyć, o co tutaj chodzi. I niestety, bo nienawidzę tego robić, ale będę już teraz musiał
odziewać się w te wszystkie płaszcze i worki. No nic, przynajmniej nie jest już tak duszno jak wcześniej, bo jakby było tak dalej duszno, to po prostu w tym płaszczu przeciwdeszczowym szedłbym i się pocił bardzo mocno. No ale tak nie będzie, bo już zrobiło się nawet troszeczkę chłodno. Tak jest, to zaczęło się już na grubo. Leje, już zaczynają płynąć kałuże po ulicy, a ja sobie stoję w kątku tego przystanku. Jeszcze się w sumie nie ubrałem, no ale już się biorę za to, bo właśnie parę minut temu zaczęło już tak intensywnie lać. Nie ma co czekać, bo najprawdopodobniej będzie tak lało do jakiejś 22. A to oznacza, że to będzie ciężki dzień i późny chyba, późne rozkładanie się, bo możliwe całkiem, że około 22 już będzie powoli kończyć się deszcz, ale jeżeli o 22 mam szukać miejscówy na nocy, to już będzie późno i ciemno, to nie za przyjemnie się zapowiada. Stanąłem sobie chwilę pod daszkiem, a akurat jak stanąłem pod daszkiem, to przestało padać. To znaczy, nie, pada i tak intensywnie, a z porównaniem do tego, co się niedawno działo, to dawno, cholera, nie widziałem aż takiego deszczu. To było coś takiego, że jak mówić o zerwaniu chmury, to jeszcze słabo powiedziane. To było tak intensywne, że ja nawet chciałem to pokazać, jak to wyglądało i jak mocno lało, zresztą jest dalej tak ciemno, dość i w ogóle, ale nie dało się, bo żebym wyjął telefon, to można by było to pewnie porównać do tego, jakby po prostu wpadł do wody. Masakra. Nogi mam całe przemoczone. Nie wiem, czy śpiwór, mam nadzieję, że nie. Jakoś tam sobie go mniej więcej zakneblowałem. Tragedia. Kompletnie przestało padać, ale nie ma sensu w ogóle tego zdejmować, niestety, tych płaszczy i worków, bo będzie jeszcze na pewno kontynuowało dzisiaj. Niestety. Poszedłem jakąś drogą, tak patrząc na te nasze kochane nawigacje Google. Tak nie wygląda mi to najlepiej i mam pewne nie najlepsze przeczucia co do tej drogi. Buty mam tak jak wspominałem, calutkie, przemoczone. Nogi czują się jakby były normalnie w jakimś ciepłym jeziorze czy coś takiego. Wydaje mi się, że mój bagaż waży o następnych jakieś 3 do 5 kg więcej ze względu na to, że jestem po prostu cały mokry, a woda, jakby nie patrzeć, bardzo dużo waży. Ja ogólnie, żeby nie było, rozumiem, że deszcz jest bardzo potrzebny dla rolnictwa i w ogóle, ale jak coś, to muszę przyznać, że nie jest to mój żaden przyjaciel w takiej podróży z buta czy coś takiego. Zastanawiam się, czy nie rozbijać się, kurde, jest przed 17, a ja myślę sobie, czy gdzieś się nie rozbijać w tych sadach, które mam naokoło, bo jak teraz spojrzałem jeszcze, ojej, w radar pogodowy, to śmiechem żartem, to jest to co mnie spotkało, te zerwanie chmury dziwne, to może być przedsmak dopiero tego, co się będzie zaraz działo. Nie wiem, ale wcześniej pamiętam, że jak zaufałem dla radaru pogodowego, to wyprowadził mnie kompletnie na manowce. W sumie to i tak mi już wszystko jedno, jestem cały mokry. Jest ślisko, ciężko i pod górkę na dodatek. Idziemy do miejscowości Winiary, a dzisiaj na przystanku, jak sobie jadłem, to przed pierniczkiem jeszcze spożywałem coś tam z majonezem Winiary, także popieram i w ogóle. Ale do miejscowości Winiary jeszcze troszeczkę zostało. Mam nadzieję, że jak tam zajdę, to spotkam jakiś, chociaż kurde, przystanek, żeby sobie odpocząć, bo z racji, że taka jest pogoda, taka ulewa, to wszystkie miejsca, które wcześniej uważałem za dobre na odpoczynek, czyli nawet pobocze z większym trawnikiem, jeju, jak ślisko! Jeden krok w przód i pół w tył. I tak sobie idziemy. No to wcześniej takie miejscówy, które uważałem za dobre do odpoczynku, dzisiaj kompletnie się nie nadają. Nawet sporo daszków, które były zadaszenia różne, to nie sprawdzały się ze względu na to, że nie miały ścian czy coś takiego i wszystko i tak było pod dachem. Nie było totalnie przed takimi deszczami jak to, co jeszcze niedawno było, to nie ma już. Nie ma schronienia. No nic. Okolica w sumie prezentuje się fajnie, tylko wolałbym, żeby było sucho. Naprawdę. To jest jakiś istny hardcore. Ja wychodzę z równowagi dosłownie. Mówię już do siebie w osobie drugiej liczby pojedynczej. Na spokojnie, Karol. Dasz radę. Wszystko ok, tylko na spokojnie. Spokój nas uratuje. Powtórzyłem to chyba już sobie w ostatniej godzinie jakieś z milion razy. Rozłożyłem się tutaj
co nieco dalej pada deszcz. Możliwe, że będzie jeszcze bardziej padał. Moją misją jest to wszystko jak najbardziej pochować i osiągnąć jakiś spokój ducha, pooddychać, położyć się na chwilę i upewnić się, że nic tutaj mi nie przymoknie. Jest po prostu jedno mi się przypomniało, jak jeszcze tu szedłem i rozkładałem namiot, że w jednym z tych odcinków pierwszych, tam gdzie spokojnie Karol, tam gdzie wspominałem o tym TikToku i w ogóle, to tak jak wspominałem właśnie, że to naprawdę nie jest dobry pomysł na jakieś fajnie spędzone wakacje czy coś takiego. To jest jakiś szurnięty maraton. Ja oddychaj, da radę. Będę coś tam może mówił co dalej, bo na razie jest już nie tak. Trzeba to wszystko spakować. Dobra, jakoś już ochłonąłem troszeczkę. Coś tam się poogarniałem tutaj, mniej więcej podsprzątałem. Coś takiego to wygląda. Tutaj jest pod głową sucho, śpiwór jest cały, na szczęście suchy. Rozłożyłem się z rzeczami, to jest moje stałe mniej więcej ustawienie. Tutaj już płaszcz przeciwdeszczowy jest w środku, telefon sobie się ładuje, jest suchy. Tu powiesiłem na środku koszulkę na haczyku od lampki, jakby niech sobie, że tak powiem, przysycha, chociaż w środku mam tak wilgotne pewnie powietrze, że ona może co najwyżej dalej nawet nasiąkać. Tutaj są bardziej mokre rzeczy. Rozłożyłem i spodnie mokre, i na tym bluzę jeszcze mokrą, które wiszą rzekomo na mokrym plecaku. Tam są w środku buty mokre i skarpety mokre. Zmieniłem ogólnie sobie skarpetki na mój secik, że tak powiem, piżamowy. To są troszeczkę grubsze skarpetki, fajne takie i cieplejsze, dłuższe. I w nogi mi już jest po prostu sucho. A to może się zdawać taką błahostką, ale prawda jest taka, że suche nogi to bardzo ważna rzecz, bo jakby jak masz mokre nogi, to bardzo to potrafi uderzać w psychikę dosłownie, bo ja już wychodziłem z równowagi dosłownie. Jestem na tyle innym człowiekiem, że przeżyłem tyle przeżyłem rzeczy, że mało kto w ogóle, albo nawet nikt o niektórych rzeczy nie wie. I naprawdę może to zabrzmieć jakoś nieskromnie czy coś, ale ja jestem cholernie hardkorowym człowiekiem. Ja, wybaczcie mi, że to powiem, ale wydaje mi się, że nikt, nawet z moich znajomych, nie pociągnąłby się na taki dzień spędzany, tak jak ja teraz to spędzam. Wieje wiatr, pada deszcz. Jest po prostu hardkorowo, ale już uspokoiłem się. Zamierzam, nie wiem, która jest godzina, bo myślę, że jakoś koło 17. Może powoli się zbliża do 18. To okazało się, że jest bardzo dzisiaj wczesny dzień, ale tak naprawdę to niech tak zostanie już, bo i tak ostatnią nockę, tak jak wspominałem, pospałem jakieś może z 5,5-6 godzin ze względu na to, że tam u pana dziadka montowałem tam różne filmiki i pracowałem do jakiejś właśnie 3:30, praktycznie 3:30 kładłem się spać. Najważniejsze, że właśnie ochłonąłem i pozdrawiam wszystkich hardkorowych ludzi, bo wiem, że żeby zostać hardkorowym człowiekiem, to naprawdę trzeba sporo przejść. Nie da się tego zrobić o tak i takim po prostu być. To już od dzieciństwa rodzą się różnego rodzaju przeżycia i w ogóle. Także pozdrawiam wszystkich silnych ludzi. Jak uważasz, że jesteś silny, to trzymaj się tego, bo taki właśnie jesteś. Tego się trzymaj. I jak już potrzebujesz, to powtarzaj sobie, że dasz radę, bo taka jest prawda. Pozdrawiam.